Rafał Ziemkiewicz, witam w drugiej części Saloniku Politycznego, pierwszego po wyborach amerykańskich i od razu zapowiem też, spróbujemy się tego ustosunkować, po ogłoszeniu, że rozpada się koalicja rządowa w Niemczech. A w Saloniku dzisiaj Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, Karol Gac, Łukasz Warzecha. I ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zwycięstwa Donalda Trumpa. Donald Trump zapowiedział dość wyraźnie i myślę, że zamierza tego dotrzymać, że skończyło się mizianie z Unią Europejską. Stafersi Obamy, którzy dwie kadencje rządzili i przy Kamali rządziliby trzecią kadencję, jednak jasno, wyraźnie stawiali sprawę, to Niemcy są partnerem Ameryki, to Niemcy są tutaj namiestnikiem Ameryki na Europę. Donald Trump co najmniej będzie próbował Niemców troszkę zaszantażować i choćby w tej funkcji może mu być potrzebna Polska, żeby pokazać, jak nie będziecie, jak mi będziecie podskakiwać, to ja mogę zawsze popierać Polskę, a nie Niemców, a jesteście i tak w głębokich kłopotach. Ale Trump też zapowiada rzeczy, które muszą się fatalnie odbić na gospodarce unijnej. Dla mnie to jest jeszcze jeden powód, żeby krzyczeć głośno Paul escape, uciekajmy z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska zasłużenie będzie dostawać po tyłku za swoją głupią politykę, za wszystkie zielone łady. I po co my mamy płacić za nich rachunki? Ale tak czy owak trochę zapłacimy, bo cła nałożone na przemysł europejski, wyciąganie przemysłu z Europy do Ameryki, co wyraźnie będzie następowało pod rządami Trumpa, uderza i w nas. Mówisz tak, mówisz o perspektywie, bo to oczywiście decyzji jeszcze nie ma, natomiast jest to mocno prawdopodobne, że dojdzie do wojny. Ale fabryki, które się zwijają już między innymi z Polski, do wojny handlowej. Ja mam tutaj pewną, powiedziałbym, strategiczną nadzieję z tym związaną. To znaczy, jeśli rzeczywiście Donald Trump ograniczy mocno głupie klimatystyczne pomysły w Stanach, a to również zapowiadał, jeżeli wytoczy tę wojnę celną i Chinom, bo to też będzie miało wpływ, i przede wszystkim Unii Europejskiej, to być może Unia Europejska zostanie już tak dociśnięta do ściany, tutaj się odwołuje do raportu Draghiego, który, jak wiecie, dobrze diagnozował sytuację, gorzej tam z poradami, co z tym zrobić, natomiast sytuację diagnozował dobrze, mówiąc krótko, że jesteśmy bardzo, jako Europa, bardzo w tyle za Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Być może to będzie taki obuch, którym Unia Europejska dostanie w głowę i bardzo mocno zrewiduje swoją politykę klimatyczną. Powiem tu anegdotkę. Czytałem dzisiaj, czy w dniu, kiedy nagrywamy program, czytałem na Twitterze analizę Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat przemysłu motoryzacyjnego. No i analiza mówi o tym, że jest straszny problem, że Chińczycy wchodzą z tanimi autami, że cła, które wprowadza Unia Europejska, za którymi Polska zresztą bez sensu głosowała, na chińskie elektryki. I tutaj chińskie firmy już to z Polski się wycofują. Tak. I, no ale, że to już jest stracone, że ten europejski przemysł samochodowy jest stracony. No pozwoliłem sobie podać dalej tego tweeta z komentarzem, że jest bardzo prosty pomysł na to, żeby odrodził się europejski przemysł samochodowy. Zlikwidować Zielony Ład. To nie ma żadnej filozofii. Zostajemy przy normie Euro 6 na samochody, likwidujemy Zielony Ład, czyli rosnące ceny energii, które już się dają również w Polsce we znaki. I proszę bardzo, i zaczynamy doganiać największe siły na świecie. Jaka tu filozofia jest? Zakładasz, że musiałaby zostać podjęta refleksja i teraz ci ludzie, którzy przez tyle lat, no tyle zainwestowali i czasu, i swojego wizerunku, i swoich pieniędzy w to, żeby to wszystko forsować, dzisiaj muszą powiedzieć całemu światu, że się pomyliliśmy. Tak, i dlatego Zuzanna właśnie, że są to rozwiązania niekorzystne, z których się wycofamy. Układam tę nadzieję w Trumpie, że sytuacja się zrobi tak fatalna, że no niezależnie od oczywiście oporów wewnętrznych, politycznych, interesów i tak dalej, trzeba się będzie z tego wycofać. A ja uważam, wycofać. Że niestety ja nie mam takich nadziei i uważam, że my będziemy szli na tę ścianę, jak ci liberalsi w Stanach Zjednoczonych, którzy wpadają na ścianę z rykiem, bo wygrał Trump, tak ta Unia Europejska na tą ścianę jedzie i już jest tak rozpędzona i do tej ściany jest tak blisko, że się nie zatrzyma. I słowo o Trumpie, który w tę drugą kadencję, on wchodzi zupełnie lepiej przygotowany w tym sensie, że on w pierwszej kadencji często mówił, że tego
nie mogę zrobić, bo jest deep state. Bo przyszedłem na tego prezydenta, a nie mam swoich ludzi. On jest teraz bardzo dobrze przygotowany, bo on ma armię wyszkolonych urzędników, którzy będą obsadzani na kolejnych urzędach, którzy przeszli szkoły. On to robił. I to, co on zapowiada, on to będzie robił bardzo szybko i bardzo ostro i my odczujemy to bardzo szybko i także skutki ekonomiczne. A ja się zastanawiam, co do Unii Europejskiej, jeśli mogę, bo też ważę te dwie racje i właściwie nie wiem, gdzie się szala przechyli, ale przypomina mi się chociażby polityka. Znaczy, że jesteśmy tuż po wyborach w Parlamencie Europejskim i nie ma czasu na zmianę. Tak, o dwóch hipotezach, tak. Ale przypomina mi się chociażby polityka migracyjna. Od Herzlich-Willkommen do nagle głosów, że można właściwie zawiesić prawo do azylu, prawda? I ci sami ludzie potrafią zrobić woltę i przestawić wajcha, jeżeli jest taka potrzeba. Ale jeszcze też słowo o Donaldzie Trumpie, żeby to nie umknęło po samych wyborach. No też zwróćmy uwagę, jaki on dostał mandat od Amerykanów. Znaczy ponad 300 głosów elektorskich. 312. Tak, 312. Wygrana w wyborach powszechnych, co w Stanach ma mniejsze znaczenie, ale jakby symbolicznie jednak ma dużo więcej głosów niż Kamala Harris. Przepraszam, bo teraz ma 5 milionów głosów przewagi, a w pierwszej kadencji miał jednak ten mandat słaby, bo zawsze kwestionowano, no owszem, wygrał w Stanach, wygrał głosy elektorskie, ale popularnie miał mądrzejszą kampanię, ale miał 2 miliony mniej głosów niż Kamala Harris. Dużo mniej głosów niż Joe Biden. Jeżeli się popatrzy na hrabstwa, to właściwie cała Ameryka, Stany Zjednoczone na czerwono, więc bardzo silny mandat, który też pokazuje swoją drogą, jak sondażownie zostały zaprzęgnięte w walkę polityczną, bo ja nie mam wątpliwości, że to był błąd, bo przecież karmiono nas, że wszystko idzie łeb w łeb, że właściwie to może się nawet szala przechylić na Kamala Harris, a tu bywały sondaże, że różnice 15 punktów procentowych. Ja tylko wtrącę, prawda? Karol, nie patrzmy na sondaże, patrzmy na bukmacherów, bo pieniądze się, jak widać, nie mylą. Pieniądze się jedna nie mylą. Z firm, powiem to anegdotycznie, w Iowa bodajże, jeśli dobrze pamiętam, przewidywała chyba 3-punktowe albo 6-punktowe zwycięstwo Kamali Harris w stanie tradycyjnie republikańskim. Tak. Pomylili się o 16 punktów. No właśnie o tym mówię, tak? O 16 punktów. No i to najlepiej daje nam obraz tego, z czym mieliśmy do czynienia. No i Trump, niesiony też tą falą, myślę, że będzie zaczynał swoją rewolucję czy kontrrewolucję i w Stanach Zjednoczonych, co siłą rzeczy będzie miało przełożenie na świat i na Europę. Jakie to będzie miało efekty, oczywiście się przekonamy. I czy Europa rzeczywiście tym obu duchem, jak już dostanie, to czy się otrzeźwi, czy wręcz przeciwnie, będzie szła na ścianę. Tak, bo jak kogoś uderzy się w głowę, to czasem może być otrzeźwienie, a czasem straci przytomność. Nie? I to właśnie... Ja bym użył jednego porównania, bo ja to takie mam wrażenie, bo uważam, to się zgadzam całkowicie ze zdaniem Zuzanny, że Unia Europejska jest niereformowalna w obecnym stanie, ponieważ nie ma możliwości wymienienia obecnego KC na inne KC, celowo tak mówię. I to jest tak, jakby tam, nie wiem, ktoś przyszedł do Andropowa albo do Breżniewa i powiedział towarzyszu pierwszy sekretarzu, przegrywamy wyścig w kosmos, amerykańska gospodarka szybuje, nasza gminie, ale... musimy porzucić pryncypia socjalizmu. Gorbaczow w końcu nastał. Nie, Gorbaczow chciał ratować, do końca ratować komuś, tylko był największym nieudacznikiem w historii, którego wszyscy kochają za to, co mu się nie udało, bo Zachód sobie wmówił, że on chciał. On nie chciał komunizmu obalać, tak samo jak Jaruzelski chciał. Ale chciał go mocno zreformować. No, no jak już ruszył pierwszą belkę stropową, no to już i może poleciało. Tak będzie i tutaj. Będą chcieli reformować Unię tak, żeby się nie ducha. No właśnie. Bo mam też wrażenie, że to się toczy, ten spór wewnątrz polskich partii. Był taki, ja zresztą polemizowałem z tym w Do Rzeczy, taki artykuł Konrada Szymańskiego w Rzeczpospolitej, który bardzo ostro atakuje PiS za to, że przyjął ziobrystów na pokład, bo ziobryści przynoszą ten cały antyeuropejski obciach, te oszołomskie narracje antyeuropejskie, które ludzi odpychają, bo wszyscy Polacy chcą do Unii, ale no jest też, są też frakcje, które uważają, że Unia jako taka się przeżyła i Polacy zaczynają dostrzegać, że są płatnikiem netto w tej Unii, że przychodzi stan... Będą, dokładnie, będziemy od nas... Już jesteśmy. Znaczy formalnie jeszcze niby nie jesteśmy, praktycznie jesteśmy, ale te będziemy formalnie od następnej perspektywy. Natomiast widać, że tam no, kolejne restrykcje niszczą nas, nawet w takich zresztą przykład bardzo ekologiczny przemysł, super ratujący planetę, w którym Polacy duże sukcesy odnieśli, czyli produkcja baterii elektrycznych, zostanie zniszczona nowymi normami klimatycznymi wprowadzonymi przez Unię, które w największym skrócie będą polegać na tym, że w Niemczech się obłacać będzie robić te
te baterie, a jeżeli Polacy, to będą musieli robić z niemieckich komponentów, bo polskie komponenty zostaną obciążone śladem węglowym, które sprawią, że coś. Więc ten spór się toczy i mam wrażenie, że w Platformie też nie zdziwiłbym się, kiedy Donald Tusk nagle z właściwym sobie wdziękiem powie, z całą odpowiedzialnością powie, nigdy nie mówiłem, że Unia Europejska jest dobra dla Polski. Zawsze mówiłem, że trzeba z tego eurokołchozu uciekać. A dziennikarz, który zada pytanie i przypomni wypowiedź, zostanie wyproszony z KPRM-u, jak to w przypadku Donalda Trumpa. Jeszcze słowo o tych Stanach i o Polsce i o tym, jak ta gospodarka, bo ja uważam, że takim dobrym sygnałem, który płynie ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli już patrzeć, jakoś tym kierować się, co tam się dzieje, to jest to, że tam ludzie zagłosowali bardzo logicznie, bardzo zdroworozsądkowo. Ludzie mieli w nosie takie rzeczy jak tak zwane prawa kobiet, czyli aborcja, praworządność, demokracja. Dlaczego kobiety zawiodły Kamalę Harris? Białe kobiety zagłosowały na Donalda Trumpa, kolorowe zawiodły. Kobiety zagłosowały na Kamalę Harris. Ale też tylko w znacznie ponieważ zagłosowały stopniu, zapewne emocjami, ale ja chciałam... Ale w znacznie mniejszym stopniu zagłosowały, znaczy znacznie mniejsza była w tych grupach kolorowych kobiet przewaga Kamali Harris niż w czasie, kiedy Hillary Clinton czy Joe Biden. Bo nieważne, czy jesteś białą czy kolorową kobietą, płacisz rachunki, musisz coś włożyć do garnka, musisz zapłacić za, nie wiem, przedszkole, chodzisz do fryzjera i Amerykanie zagłosowali bardzo logicznie, tak jak powiedziałam, czyli zagłosowali portfelami. Im się żyje po prostu gorzej. Te 4 lata rządów demokratów to jest zubożenie społeczeństwa. I co z tego, że jest w sumie dobre PKB? Co z tego, że ta inflacja nie jest taka wywalona w kosmos? No teraz nie jest, ale w lipiec 2022, jeżeli dobrze pamiętam, to był szczyt inflacji, przekraczała 9%. Tak, ale ekonomiści mówią, że to jest taki, że jest duży rozjazd między tym, jakie są wskaźniki, a jakie jest poczucie ludzi, którzy po prostu czują, że w tych portfelach jest coraz mniej pieniędzy. Czyli nie wygrała demokracja, nie wygrała aborcja, wygrał rozsądek i wygrało to, co dla ludzi jest naprawdę ważne. I to jest jednak pozytywny sygnał, że można tkać miesiącami jakąś tutaj układankę o faszyście, o Stalinie, o demokracji, o tym, że Kamala Harris to jest w ogóle obrończyni praw człowieka i praw kobiet, a i tak ostatecznie najważniejsze są takie podstawowe rzeczy i to w sumie bardzo dobrze. Ale mam dobrą nowinę, Zuzanna, dla ciebie. Kamala Harris zapowiedziała, że ona nadal o prawa mniejszości kobiet i wszystkich innych takich grup będzie walczyć. To znaczy, nie zniechęca się. Ale to niech walczy. Ten aspekt ekonomiczny jest bardzo podkreślany w analizach, dlaczego przegrała Kamala Harris, ale wydaje mi się, że tam też polityczna poprawność nie pozwala wskazać drugiego bardzo ważnego, może nawet ważniejszego czynnika, o którym Karol wspomniał. Czyli nielegalna imigracja. Coś takiego szokującego, że w Nowym Jorku Kamala Harris przegrała, i to solidnie, to tak jakby na Jagodni albo w miasteczku Wilanów miażdżąco wygrał PiS. Ale dlaczego? Ponieważ wszyscy ci nielegalni, nielegalsi, no tak, ale jest, no, przestępczość w Nowym Jorku była zawsze, tylko że w tej chwili ta przestępczość jest właśnie przestępczością i w ogóle no, stał się to obóz przesiedleńczy, bo ci wszyscy nielegalsi, którzy przechodzą przez meksykańską granicę, w większości zresztą teraz to już nie są Meksykanie, bo z całego świata ten szlak zasysa migrantów. Dzięki ustawom Bidena oni natychmiast po przejściu granicy już nie mogą być deportowani, bo już mają ochronę prawną, już mają prawa obywatelskie, chociaż są nielegalnie w tym kraju. Oni wszyscy jadą do Nowego Jorku, bo tam szukają szczęścia, no tak jak zawsze. Nowojorczycy nagle przestali być liberałami. Nie tylko, Rafale, do Nowego Jorku. Przypomnę tę sytuację szokującą, tylko nie pamiętam, czy to było... Albo to było Denver, albo to było jakieś miasto na Florydzie, niejedno, gdzie gangi wenezuelskie zajmowały całe bloki, całe kwartały bloków po prostu na swój użytek. To były szokujące sceny, które dosłownie kilka miesięcy temu można było w internecie znaleźć, gdzie ci ludzie uzbrojeni po zęby chodzą od mieszkania do mieszkania, wyrzucają lokatorów po prostu, żeby tam nie wiem, prowadzić handel narkotykami, żeby tam umieścić swoich ludzi. I to bym połączył jeszcze, i to jest może też optymistyczny akcent związany ze zwycięstwem Trumpa, połączyłbym te kwestie imigracji z dziedzictwem, jeśli można tak powiedzieć, ruchu Black Lives Matter, który przecież przyczynił się też do wzrostu przestępczości poprzez tak kretyńskie akcje jak Defund the Police, odebranie pieniędzy złej policji, opresyjnej policji. I to rzeczywiście w wielu samorządach, w wielu powiatach amerykańskich pod wpływem tego nacisku kretyńskiego BLM nastąpiło, no i spowodowało wzrost przestępczości. Potem zaczęto od tego gdzieniegdzie odchodzić, no bo okazało się, że jednak się nie da, ta policja musi funkcjonować. Ale to też jest to dziedzictwo, z którym Trump obiecał walczyć. Więc jak to się połączy właśnie z kwestią nielegalnej imigracji, to mamy obraz zastraszająco spadającego poczucia codziennego bezpieczeństwa Amerykanów. Tu się prosi zrobić historyczny przytyk, tak
powiem słowami Jana Krzysztofa Kelusa, mianowicie, że ten wzrost przestępczości oznacza ogromną liczbę ofiar właśnie wśród czarnych, bo to oni głównie padali ofiarami przestępców w czarnych dzielnicach. No i dlatego też Latynosi postawili na przykład na Trumpa, bo na nich też, na tych uczciwie pracujących, spada odium tych, którzy nielegalnie przekraczają granicę. Prawie połowa, i ten system drenują, więc ci ludzie, którzy tam uczciwie żyją, pracują, płacą podatki, oni nie chcą być łączeni z tymi grupami, które łamią prawo. No ale to zobaczcie, to wszystko to się składa w jedno. Zawalił się po prostu cały systemat religijnych, łalże wartości, ideologiczny, którym żył cały Zachód. Liberalna demokracja. Cała liberalna demokracja. Tak się, przepraszam, powiem Bóg, potocznie. To jest Bóg. Idzie się czochrać. No po prostu. I teraz, jak to jednak ma nie wpłynąć, bo trochę sobie tutaj kpiliśmy z nadmiernych nadziei związanych z Donaldem Trumpem tutaj w Polsce, że zaraz przyjedzie, zrobi porządek i Donald Tusk się powinien w ogóle podać do dymisji, skoro Platforma przegrała w Stanach Zjednoczonych. Ale jednak coś w tym jest, bo długofalowo mam nadzieję, że ten obóz został psychicznie przetrącony. On dotąd cały czas nam wmawiał, to jest kropla po kropli, on nam cały czas wmawiał, że świat idzie jednoznacznie. Może to być jakieś chwile takiej cawki, prawda, historycznej, typu kilka lat porządzą jacyś populiści, ale potem przychodzi zdrowa większość i ona instaluje Bidena, Tuska, prawda, i wraca świat na jedynie słuszną ścieżkę rozwoju. No, okazuje się, że ten Trump teraz wraca już naprawdę z potężnym poparciem i z Senatem swoim, Kongresem swoim i prawem jeszcze, mianowania Sądu Najwyższego. I może jeszcze jedna rzecz, której warto wspomnieć, z bardzo ciekawym, obiecującym wiceprezydentem, J.D. Vance'em, który jest młody, bardzo energiczny, ma mocno konserwatywne jednoznacznie poglądy, jest katolikiem zresztą, co też jest ciekawe. No, niektórzy twierdzą, że on jest w stanie bezpośrednio po Trumpie przejąć prezydenturę i nawet utrzymać ją przez dwie kadencje. Oczywiście nie wiemy, czy tak będzie. To już zobaczymy. Palcem na wodzie, tak, jest Ron DeSantis, który jest silnym kandydatem. Oczywiście, ale myślę, że to też jest ciekawy akcent tej prezydentury i to taki, który będzie, no bo na pewno ze względu też na wiek Trumpa, J.D. Vance będzie odgrywał dużą rolę w tej prezydenturze i myślę, że być może jemu zostaną powierzone te kwestie bardziej ideowe. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to możliwe. Natomiast jest też pytanie, skoro wygrał amerykański PiS, a przegrała amerykańska Platforma, co teraz z amerykańskim kodem, amerykańską Platformą, amerykańskimi celebrytami, amerykańskimi mediami i amerykańskim Deep State? No jak to walną w ścianę, no, dosłownie. Ale biorąc pod uwagę, co było w Polsce, ja myślę, że Donald Trump, chociaż ma ten mandat bardzo wysoki i społeczny i ma wszystkie te narzędzia, jednak będzie się mierzył znów z obstrukcją, z histerią, z protestami i tak dalej, i tak dalej. I to jest też bardzo ciekawe. Chyba jednak nie grozi mu, zwłaszcza po tym, że takie znaczące, że wrócił Wersal. No i miejmy nadzieję, że przeżyje do zaprzysiężenia. No tak. Wrócił, ale jednak wrócił Wersal, tak? Nagle Joe Biden, nagle Kamala Trump, tego faszystę pogratulowali, zapraszają go do Białego Domu, deklarują, że będą lojalną wobec niego opozycją. Przyznam, że ja się spodziewałem właśnie czegoś innego, czyli te powtórki z kodu w Ameryce, stwierdzenia, że prezydent jest nielegalny, że Sąd Najwyższy się nie liczy, prawda, że my tutaj mamy jakieś zupełnie inne, to jednak pewnie by tak było, ale pewnie by tak było, gdyby wynik był inny. Gdybyś nagle okazało, że Trump to ma tylko minimalnie, nie wiem, jeden głos przewagi, a w głosach Amerykanów to w ogóle przegrał i wtedy mogłoby tak być. Skala tego zwycięstwa jednak spowodowała... Trochę wyklucza to, o czym mówił Rafał. Trzeba przyznać, że tutaj demokraci zachowali się z klasą. Kamala Harris, która się schowała, bo ona pewnie też była zmiażdżona tym wynikiem, wyszła i to, co powiedziała, okej, zadeklarowała, że ona może przegrała wybory, ale nie przegrała walki, ale to jej wystąpienie było okej. Ja też bym chciała zwrócić uwagę, nie wiem, czy widzieliście i czy nasi widzowie widzieli wystąpienie Joe Bidena, który wyszedł niezwykle zrelaksowany, uśmiechnięty, dziarski, z werwą. Ja mam wrażenie, że jemu spadł ciężar z serca. Ja nie wiem, nawet są takie teorie spiskowe, że on sam na Trumpa głosował, ale ten człowiek jest tak zadowolony, mam wrażenie, że on tak się cieszy, że ten cyrk się kończy, że on sobie w końcu odpocznie. Jakby on tak wyglądał, on by mógł wygrać te wybory, bo jest po prostu... wystąpienia w debacie z Trumpem, to kto wie, jest niesamowicie uśmiechniętym człowiekiem, aż miło się patrzy, bo jego wystąpienie było bardzo miłe, serdeczne, energiczne i takie, którego chciało się słuchać. I to jest klasa.
Natomiast może... skoro jeszcze słowem o wystąpieniach, to też ciekawe, Marka Brzezińskiego w Polsce, gdzie oczywiście generalnie czarna rozpacz, dziękowanie TVN-owi za walkę i tak dalej, ale na końcu mimo wszystko zdobył się na ciepłe słowa o Donaldzie Trumpie, że jest tutaj przyjacielem Polski i tak dalej, i tak dalej. I to jest jednak ta różnica jednak tych klas politycznych polskiej i amerykańskiej, że tam jest państwo ponad polityką, pomimo tej ogromnej polaryzacji, a u nas to politykierstwo wygrywa. Ale też nie ma przekonania, że nad Ameryką jest jakiś protektor typu TSUE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, do którego by teraz mogli amerykańscy liberałowie biec z donosami i krzyczeć ratujcie naszą praworządność. No tak, Ameryka jest na samej górze tej drabiny. I to jest puenta drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam na trzecią za chwilę po przerwie.